Kolejny odcinek w sam raz na koniec świata. Który to koniec świata kojarzy się z jakimś pytaniem o rozliczenie? O to, jaki jest stan mojego duchowego konta, na plus czy na minus? Jak to ogarnąć? Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje. Kontynuujemy naszą serię w sam raz na koniec świata i jedno z pytań, które chyba budzi poczucie niepokoju albo lęku w wielu osobach, no to jest pytanie o pewne rozliczenie. Koniec świata kojarzy się nam z rozliczeniem. Niezależnie od tego, jak ten koniec świata będzie wyglądał, czy mówimy o osobistej śmierci, czy o jakiejś takiej wizji apokaliptycznej, nie wiadomo, co wydarzy się wcześniej, ale jest to pytanie bardzo zasadne. Czy ja dobrze przeżyłem życie? Czy ja Bogu mogę się czymś wykazać? Przyglądamy się Ewangelii Marka 13, Mateusza 24 i Łukasza 21. No i te fragmenty, w których Jezus uczy nas na temat końca świata, mówią też sporo na temat odrzucenia grzechu i na temat uświęcenia. Łukasza 21, 34. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Tak? Czyli jednym słowem, nie żyjcie w grzechu, nie żyjcie tylko doczesnością, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. No właśnie, kto jest godzien stanąć przed Synem Człowieczym, bez strachu, bez lęku? Dlaczego ludzie boją się końca świata? Bo gdzieś tam podskórnie czują, że nie spełniają Bożych standardów, Bożych warunków, że w życiu człowieka, moim i twoim, jest grzech. No i tutaj jest coś, co trzeba sobie przypominać i będziemy o tym szczegółowo mówić w kolejnym też odcinku, ale kto jest godzien stanąć przed Synem Człowieczym? Kto jest godzien stanąć przed Synem Człowieczym? No, ten, kto przyjął Jego zbawczą ofiarę. Ten, kto pojednał się z Bogiem. I tak naprawdę tutaj jest to pytanie. Żeby myśl o końcu świata mobilizowała mnie do uświęcenia, ale nie rozumianego jako taka humanistycznie pojmowana samodoskonałość, tak? Ogólnie pojęty altruizm, dobroczynność, filantropia. Wspaniałe rzeczy, bardzo ich potrzebujemy. Natomiast w kontekście chrześcijaństwa, w kontekście tego, czego uczy nas Chrystus, są pewne warunki. To znaczy, po coś było Jego przyjście na ziemię 2000 lat temu. A jest to wydarzenie historyczne, więc po coś ono było. Ono było po to, żeby zapłacić, między innymi po to, żeby Jezus na krzyżu zapłacił za twoje i moje grzechy, żeby otworzył ci drogę do Ojca. Ładnie nam to podsumowuje list do Efezjan, Efezjan 2, 8, 9, 10, gdzie czytamy tam, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, a pochodzi to nie od nas, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynków. Czyli wracając do Łukasza 21, 36, chcesz stanąć przed Synem Człowieczym? To nie staniesz tam po to, żeby chlubić się swoimi uczynkami, które rzekomo cię mogą zaprowadzić do nieba. No bo list do Efezjan uczy nas, że nikt z własnych uczynków nie jest zbawiony. Więc to, czego potrzebujesz, to przyjąć zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Przyjąć to, że On na krzyżu zapłacił za każdy twój grzech. On na krzyżu przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. To znaczy, że teraz, jeżeli ja zgrzeszę, to gdy idę do spowiedzi albo gdy przepraszam Boga tak osobiście, przyjmuję Jego przebaczenie, korzystając z tego, co On wypracował dla mnie na krzyżu. Przez swoją okrutną mękę, śmierć, pełną bólu, upokorzenia,
każde ze słów, którego używam, jest za małe, żeby oddać potęgę, wielkość i wspaniałość męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ale to wydarzyło się. Po co? Po to, żeby każdy człowiek od kochającego Boga mógł usłyszeć to. Kocham Cię, dlatego mówię Ci, jesteś grzesznikiem. To znaczy, w Twoim życiu jest bunt, nieposłuszeństwo, bezbożność, czyli nie ma Boga, może w ogóle Go nie ma, może są miejsca, gdzie Go nie ma. I za ten bunt, za to nieposłuszeństwo mamy Boga przepraszać, powołując się właśnie na tę zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa sprzed 2000 lat. I w ten sposób otrzymujemy usprawiedliwienie. Czyli nasze grzechy zostają przekreślone i my jesteśmy czyści. Nasz duch, nasze serce jest czyste. I od tej pory zawsze możemy powołać się na zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. I kto jest godzien stanąć przed Synem Człowieczym? Ten, kto jest przez Niego usprawiedliwiony. Ten, kto jest w Jego oczach czysty właśnie ze względu na krew baranka, która obmywa nas z wszelkiego grzechu. I wiecie, właśnie teraz za życia jest czas, żeby podjąć tę decyzję, że ja pokładam ufność w moim Zbawicielu Jezusie Chrystusie, że świadom moje słabości, grzeszności, nieposłuszeństwa Bogu. Tak, dobrze powiedziałem. Świadom mojego nieposłuszeństwa, bo to trudna odmiana. Polska, trudny język. Jestem godzien stanąć przed Nim ze względu na Jego łaskę, ze względu na Jego zbawczą ofiarę. I ta myśl jest bardzo istotna, bo czas, który mamy tutaj na ziemi, ma być właśnie czasem pojednania z Jezusem Chrystusem, czasem przyjęcia Jego zbawczej ofiary. Po co? Po to, żebyśmy już tutaj na ziemi żyli, ciesząc się tym, że nie musimy na siłę zbierać naszych dobrych uczynków i kupować za nie u Boga niebo, przekonywać Go, że moim, nie wiem, niejedzeniem mięsa piątek, dawaniem pieniążków na schronisko dla zwierząt, ja sobie próbuję kupić niebo. Nie, pięknie jest pościć, pięknie jest troszczyć się o zwierzęta, ale łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Ja, zbawiony przez Jezusa, mogę właśnie teraz prowadzić życie pełne dobra, pełne dobrych uczynków. Dlaczego? Dlatego, że jestem stworzony, jak czytamy dalej w liście do Efezjan, aby pełnić te dobre czyny, ale już zbawiony, usprawiedliwiony przez Jezusa, pojednany z Bogiem. To jest inna jakość. Ja już nie żyję w strachu, nie żyję w lęku, ale żyję uzdolniony do miłości i do dawania dobra właśnie przez to, że On mnie zbawił na krzyżu. I wiecie, pamiętam, że kiedy miałem taki osobisty zwrot w życiu z Bogiem, to było jeszcze w czasach szkoły średniej, w 1997 roku, czyli w poprzednim stuleciu. Ja wcześniej jako dziecko bardzo bałem się śmierci. Myśl o końcu świata napełniała mnie przerażeniem, dlatego że ja miałem poczucie, że pomimo moich starań w kościele, jako ministranta, lektora, prób przypodobania się Bogu przez pielgrzymki, posty i tak dalej, że kurde blaszka, to w ogóle nie działa. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to nie może zadziałać, bo ja próbowałem się zbawić z uczynków, a nie było we mnie przyjęcia takiej zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa. Ale to się zmieniło 8 listopada 1997 roku, kiedy przyjąłem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, zgiąłem przed Nim kolana. To było na kursie Filip, na kursie ewangelizacyjnym, teraz znanym jako Nowe Życie. Zgiąłem przed Bogiem kolana i powiedziałem: Jezu, bądź Królem mojego życia. Przepraszam Cię za moje grzechy. I 2 miesiące od tej modlitwy nagle zorientowałem się, że z mojego życia zniknął strach przed śmiercią. Ja w tym czasie dołączyłem do wspólnoty, zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem uczyć się żywej relacji z Bogiem i strach przed śmiercią zniknął z mojego życia, co było już kilkakrotnie testowane podczas różnych wypadków na morzu i na ziemi. Nie boję się śmierci. Dlaczego? Dlatego, że jestem pojednany z moim Panem, Jezusem Chrystusem. Ufam Jemu, moje życie należy do Niego. I wiesz, może to jest decyzja, która jest przed Tobą, żeby powiedzieć: Panie, przepraszam Cię za moje grzechy. Przyjdź do mojego życia jako Zbawiciel, jako Król, bo wierzę, że umarłeś i zmartwychwstałeś dla mnie, dla mojego zbawienia. Weź moje życie, przemieniaj je, niech to będzie życie posłuszne Tobie. Decyduję się na to. Przepraszam Cię za to, co było, a przyjmuję to, co Ty masz dla mnie. O, może właśnie to jest coś, na czym powinieneś się teraz skupić, żeby pojednać się z Jezusem Chrystusem.
A kiedy z Nim się pojednasz przez osobistą modlitwę, przez dobrą spowiedź, przez odnalezienie się we wspólnocie Kościoła, to zupełnie inaczej patrzysz na to, co ma nastąpić. Bo wiesz, że przez wiarę w Jezusa jesteś godzien z Jego łaski, aby stanąć przed Synem Człowieczym. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Bardzo Ciebie o to prosimy i dziękujemy Ci, że jesteś najlepszym nauczycielem. Frajda życia z Bogiem tyle na dziś. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.